Stop! Stop, zatrzymaj się chwileczkę, obejrzyj te wideo do samego końca, ponieważ to może być bardzo ważne wideo. Jedno z najważniejszych, które nakręciliśmy do tej pory, chociaż wszystkie informacje tutaj w projekcie Odmładzanie na Surowo są ważne. Ja mam na imię Mariusz i razem z Agnieszką prowadzimy projekt Odmładzanie na Surowo po to, żeby podzielić się swoją wiedzą na temat funkcjonowania naszego organizmu. Zdobywaliśmy tę wiedzę po to, żeby uzdrowić siebie. Dzisiaj przekazujemy tę wiedzę na szeroką skalę. Informacje mamy nadzieję proste, jak również łatwe do zastosowania. Dzisiaj porozmawiamy o jednym z najważniejszych pierwiastków, jednym z najważniejszych elektrolitów, który jest niezbędny do tego, żebyś mógł wyzdrowieć. Bez tego pierwiastka nie mamy szans na wyzdrowienie, dlatego to wideo jest takie ważne. Koniecznie podziel się z innymi i po to, żeby zwiększyć zasięg tego wideo, jak zwykle proszę o palucha, serducho, komentarze pod spodem. Wtedy Facebook czy YouTube wysyła to wideo do jeszcze szerszej grupy osób po to, żebyśmy mogli sobie nawzajem pomagać. Ponieważ wideo jest bardzo ważne, od razu przechodzę do sedna. Przede wszystkim bez tego nigdy nie wyzdrowiejesz. Nie wiem, czy wiesz, czy dość dużo osób wie o czymś takim jak elektrolity, słyszało taką nazwę, ale tak naprawdę zapytane na ulicy te osoby tak naprawdę nie będą wiedziały, o co chodzi. Elektrolity, no mówi się elektrolity, ale co to tak naprawdę jest? W bardzo dużym skrócie, i tutaj chemicy oczywiście podkreślam to, że w bardzo dużym skrócie takim myślowym przekażę tą informację, elektrolity to są minerały przenoszące energię, tak naprawdę energię elektryczną. Jak dodasz na przykład wody do soli, kiedy sól się rozdzieli od chlorków, ta woda naładuje się elektrycznie, będzie mogła być przewodnikiem elektrycznym. I to właśnie chodzi o te minerały, chodzi o te pierwiastki, które nazywają się w ten sposób. Sód, potas, wapń i magnez. One są jonami ujemnymi, dodatnimi, w zasadzie uwalniając się, rozdzielając się, bardzo łatwo się rozpuszczają w wodzie, naładowują daną substancję, czy dane miejsce, czy daną rzecz energią elektryczną. Wczoraj rozmawialiśmy o energii, dlaczego jesteś cały czas zmęczony, dlaczego masz tak zwane chroniczne zmęczenie. Być może brakuje Ci tych elementów, brakuje Ci tego jednego najważniejszego elementu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Czyli pierwsza rzecz, co to są elektrolity. Jednego z tych pierwiastków, tak jak powiedziałem, potrzebujemy aż 4700 mg do 6000 mg dziennie. Olbrzymią dawkę dziennie. Dziennie, podkreślam, nie raz na jakiś czas, nie raz na miesiąc, nie raz na rok. Dziennie potrzebujemy dostarczać sobie, aby w ogóle móc funkcjonować. Dlaczego? Dlatego, że w naszym organizmie, nie wiem czy wiesz, znajdują się takie pompy. Pompy, które potrzebują tego wyładowania elektrycznego, tego składnika, tego paliwa, tego elementu, który dostarczony do tych pomp, będzie mógł uruchomić te pompy. Około 30 milionów takich pomp znajduje się w naszym organizmie, a niektórzy naukowcy twierdzą, że tak naprawdę w każdej komórce znajduje się pompa, która elektrycznie naładowana uruchomi pewne procesy, tak zwane procesy metaboliczne. 1/3 z energii, którą spożywasz, 1/3 z pokarmów, które spożywasz, 1/3, aż 30% jedzenia jest przekierowane do tych pomp. Energii, która jest wytworzona z jedzenia, jest przekierowana do tych pomp. Bez tych pomp po prostu byś nie funkcjonował. Na przykład kwas żołądkowy też wymaga pompy. Po to, żeby w ogóle wytworzyć kwas żołądkowy, potrzebujesz uruchomić pompę. I to jest zamknięte koło. Czasami nie wchłaniamy elementów, bo nie mamy wystarczająco kwasu żołądkowego. Ale żeby ten kwas żołądkowy mógł się wytworzyć, potrzebujesz uruchomić pompę. Czyli potrzebujesz elektrolitu. Elektrolitu, o którym dzisiaj Ci powiem. Mięśnie Twoje. Mięśnie Twoje to są pompy. Mięśnie, każde poruszenie, teraz w tym momencie ruszam mięśniami, jeśli brakowałoby mi elektrolitu, te mięśnie nie mogłyby pracować. Dlatego z wiekiem, niestety, tego elektrolitu jest coraz mniej w naszym organizmie. Z różnych czynników, o tych czynnikach Ci dzisiaj powiem, ale jak również powiem Ci, jak dostarczyć sobie tego najważniejszego elektrolitu, z wiekiem ruszamy się coraz mniej, coraz trudniej nam się ruszać, coraz gorzej pracuje nasze serce, bo co? Serce to jest po prostu mięsień, który cały czas pompuje. Jak nie masz tego elektrolitu, niestety te mięśnie nie będą pracować poprawnie. I uwaga, aż około 60% energii wytworzonej z tych pomp idzie w naszych nerwach, w układzie nerwowym. Czyli aż 60% z energii, którą wytwarzają te pompy, po prostu przemyka przez cały dzień w naszym układzie nerwowym. Zobacz, jakie to jest ważne, ponieważ jeśli nie byłoby tego elektrolitu lub jest go za mało, nasz układ, całe nasze ciało nie pracuje poprawnie. Następny element, który dzisiaj chcę Ci powiedzieć, to jest, co robią te pompy. Co robią te pompy? Tak jak powiedziałem już wcześniej, przede wszystkim ładują elektrycznie komórki. Jak jest wyładowanie elektryczne, jak powstaje ta energia elektryczna,
to pojawia się energia. Widzisz, ja skaczę tutaj bardzo często przed komórką, przed kamerą, jak piłeczka, ponieważ ja tego elektrolitu dostarczam sobie nawet w nadmiarze. Chociaż nie ma czegoś takiego jak nadmiar tego elektrolitu, bo to, co wykorzystamy, to wykorzystamy, a resztę wydalimy. Następne odpowiadają za skurcz mięśni, czyli skurcze mięśni. Jeśli na przykład chcesz się poruszać, to potrzebujesz tej pompy, ale na przykład jeśli ta pompa nie pracuje poprawnie, to twoje mięśnie będą się skurczać i będziesz mieć skurcze mięśni. Następne odpowiadają za gospodarkę wapnia i tutaj właśnie te skurcze mięśni. Bardzo często do nas piszecie: Mariusz, a co na skurcze? Kiedy mam skurcze, kiedy mnie skurcz łapie w łydce? Potrzebujesz właśnie tego elektrolitu. Dlaczego? Dlatego, że pompa w tym momencie nie działa i nie dostarcza, uwaga, wapnia, który też jest elektrolitem, ale elektrolitem rozluźniającym do twoich mięśni i ten mięsień nie może się rozluźnić i masz problem ze skurczami. Następne to jest przepływ płynów. Płyny. Kiedyś nakręciliśmy filmik na temat tego, że nie potrzebujesz tak dużo wody, jak ci się to przekazuje. Potrzebujesz płynów, ale nie potrzebujesz wody. Potrzebujesz płynów, które będą dostarczać elektrolity właśnie do tego, żeby ten płyn mógł podróżować po twoim ciele. Ten elektrolit odpowiada, uwaga, za gospodarkę wodną, płynną, całą w naszym organizmie. Zobacz, jakie to jest ważne. I energię, czyli to, co powiedziałem wcześniej. Jak jest wyładowanie elektryczne, jak jest ten elektrolit, to masz energię. Dlaczego nikt o tym nie mówi? Dlaczego nie mówi się o tym? Może ktoś tam wspomni od jakiegoś czasu do czasu, ale tak naprawdę nie mówi się o tym. Dlatego, że trudno dostarczyć, nie jedząc warzyw. Nie jest cool, nie jest tak super, nie jesteś taki cool, kiedy jesz warzywa. Jedzenie warzyw jest czymś takim, nie wiem, czymś niepopularnym. I w momencie, kiedy nie jemy warzyw, to nie jesteśmy w stanie dostarczyć sobie elektrolitów do naszego organizmu, bo to warzywa dostarczają elektrolitów. Nie da się tego dostarczyć w postaci suplementu. Dlaczego? Przede wszystkim suplementy zawierają bardzo mało tego elektrolitu. Zawierają od 40 do 80 mg. Jedna tableteczka, jedna jakaś kapsułka zawiera tylko tyle. A potrzebujemy, uwaga, 4700 mg. Potrzebowałbyś jedno, dwa opakowania dziennie spożywać i to jeszcze robiłby sobie problem, ponieważ spożywając tylko jeden z tych elektrolitów, niestety wszystkie pozostałe obniżasz wartości. Tak to mniej więcej w naszym organizmie działa. Jeśli czegoś dostarczymy za dużo, to te wartości, to wartości innych elementów spadają. Jest słaby na tym zysk, nie da się na tym zarobić, nie da się tego skoncentrować w takiej formie, że można było fajnie na tym zarobić, jak również nie było do tej pory tak dużo wiedzy, wystarczająco wiedzy na ten temat. Jest to wiedza, która do nas dotarła niedawno, kiedy zaczęto to wszystko obserwować w naszym organizmie, kiedy zauważono, że ten pierwiastek jest właśnie ważny. Czyli potrzebujemy minimum 4700 mg dziennie i żeby dostarczyć sobie taką ilość, potrzebujemy zjadać minimum 10 kubków surowych warzyw. I to jedne warzywa będą miały więcej tego elektrolitu, drugie warzywa będą miały mniej tego elektrolitu. Także nie wszystkie warzywa i nie każdy sposób zjadania tych warzyw. Bo widzisz, jeśli ugotujesz warzywa, owszem, one mogą być troszeczkę łatwiejsze dla twojego układu pokarmowego, szybciej po prostu wytworzy się z nich kał, ale w momencie gotowania tracisz witaminy, a witaminy są bardzo ważnym elementem połączenia pomiędzy witaminami a pierwiastkami, a minerałami. I jeśli zachwiana jest ta gospodarka, kiedy straciłeś pewną część witamin, kiedy minerały stały się nieorganiczne, to wtedy twój organizm nie przyjmuje tych minerałów. Następna rzecz, dość dużo z nas nie wie, po co są wyciskarki do soków. Nie wiedzą i nie rozumieją, nie przyjmują do siebie do wiadomości, że rośliny przez lata straciły te wartości odżywcze, które miały 50-100 lat temu i dzisiaj potrzebujemy wycisnąć z nich sok, aby pobrać tą pozostałość, która tam się znajduje, jak również kiedy trawimy warzywa, niestety nasz organizm nie jest przystosowany do tego, żeby bardzo dużą ilość pobrać z pokarmu. Kiedy jesz sałatkę, jesteś w stanie do 10% wartości odżywczych z sałatki pobrać. Przede wszystkim nie żujemy wystarczająco długo, przede wszystkim przeżywamy to z czymś innym i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo ważne elementy. Kiedy zamienisz warzywa na szejka, dużo więcej jest wartości odżywczych, natomiast kiedy zrobisz sok, to nawet do 100% wartości odżywczych z takiego warzywa potrafisz dostarczyć. I potrzebujemy około 4700 mg dziennie. Następny element. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem do tej pory, było wartościowe i podzieliłeś się tym live'ikiem z innymi. Jakie są objawy niedoboru? Kiedy masz takie objawy, to możesz nawet na 100% powiedzieć, że brakuje ci tego pierwiastka w swoim organizmie.
kiedy jesteś zmęczony i masz chroniczne zmęczenie. Tak jak powiedziałem, rozmawialiśmy o tym wczoraj. Rozmawialiśmy o 5 powodach. Jest oczywiście dużo więcej, ja wymieniłem te 5 najważniejszych, ale też elementem, który tam jest za każdym razem ukryty jakby w tej wiadomości, jest to, że brakuje właśnie tego pierwiastka. Jeśli nie będzie wyładowań elektrycznych, jeśli pompy nie będą działały poprawnie, niestety będziesz zmęczony. Zmęczenie mięśni nawet po małym wysiłku. Wchodzisz po schodach lub przejdziesz się kawałek, nie wiem, nie jesteś w stanie przebiec dłuższej odległości, to będzie problem braku tego właśnie pierwiastka. Następne arytmia, nierówne bicie serca, w ogóle jakiekolwiek problemy z sercem. Tak jak wspomniałem wcześniej, serce to pompa, serce to mięsień. Jak nie ma tego pierwiastka, nie ma pompowania, nie ma skurczów, nie ma właściwej pracy. I często mówię do Was o tym, ale przypomnę raz jeszcze, być może nie oglądałeś naszych poprzednich filmów, kiedy położysz się na poduszce i słyszysz, jak Ci puka serce w uchu, jest to sygnał dla Ciebie od Twojego serca, że brakuje Ci tego pierwiastka. Problemy neurologiczne. Jakiekolwiek problemy neurologiczne, czy to będą jakieś swędzenia w palcach, czy to będzie jakiś niedowład, czy to będą problemy z ruchem, po prostu brakuje Ci 60% energii, raz jeszcze przypomnę, pochodzącej z tych pomp, idzie właśnie w układzie nerwowym. Jak zabraknie Ci tego pierwiastka, niestety będziesz mieć problemy neurologiczne. Zatrzymywanie płynu w nogach. Bardzo często do nas piszecie: Mariusz, a co na opuchnięte kostki, co na opuchnięte kolana, spuchnięte jak banie, tak jakby się tam nalało wody i ta woda nie potrafi powrócić do Twojego układu. Zamiast unikać soli, dołącz po prostu dużo tego pierwiastka. Czy już wiesz, co to jest? Czy już wiecie, co to jest? Mam nadzieję, że oglądałeś moje filmy, nasze filmy poprzednie i już domyślasz się, co to jest. Jeśli nie, to zapiszę, co to jest za pierwiastek. Uwaga! Najważniejszym pierwiastkiem, który jest niezbędny do tego, żebyś mógł wyzdrowieć, jest potas. Potas, niedoceniony pierwiastek, bardzo ważny pierwiastek. Tak naprawdę wszystkie osoby, które zajmują się dzisiaj zdrowiem, czy to w Polsce, czy wszędzie na świecie, powinny mówić o uzupełnieniu tego pierwiastka, ponieważ mamy w naszym organizmie coś, co się nazywa pompa sodowo-potasowa. Pompa sodowo-potasowa odpowiada za energię, za ruch, za wszelkie wyładowania elektryczne, za wszystko, co się dzieje w naszym organizmie. I jak powstaje deficyt? Przede wszystkim to, co mówiłem już wcześniej, niewystarczająco w diecie. Niewystarczająco dużo kładzie się nacisku na to, żebyśmy spożywali potas w naszych pokarmach. Nie da się go dostarczyć, tak jak powiedziałem, w suplementach. Ewentualnie jakieś skoncentrowane warzywa czy owoce mogą być dodatkiem, ale tak naprawdę włączę pod spodem filmik, na którym mówię, gdzie jest najwięcej potasu. I jeśli chcesz być zdrowy, jeśli chcesz tak naprawdę wyzdrowieć, tak na zawsze, potrzebujesz dostarczyć właśnie sobie tego pierwiastka, jedząc właśnie czy wyciskając sok z tych warzyw i owoców również, które znajdziesz w opisie. Następna rzecz, której dużo osób nie wie, to stres wypłukuje wiele elementów z naszego organizmu, ale wypłukuje przede wszystkim potas, nadnercza. Cały czas sprężone, naprężone i tak dalej, będą wypłukiwać potas, będziemy to wypacać, będziemy to wysikiwać, będziemy tego potasu się pozbywać. Następna rzecz to będą wymioty, rozwolnienie, wysikiwanie. Bardzo dużo problemów z brakiem potasu jest związane z za dużą ilością wody w naszym organizmie. Za dużo nam się mówi, żebyśmy pili. Pijemy kilka litrów wody dziennie. Wtedy też latamy do toalety bardzo często. Latamy dużo częściej do toalety, kiedy spożywamy dużo więcej wody. Prawda? Kiedy mówi się do Ciebie, że potrzebujesz pić 2 do 3 czy nawet 5 litrów wody dziennie, to zauważ, kiedy pijesz tej wody aż tyle, ile razy lądujesz w toalecie. Za każdym razem, kiedy idziesz do toalety, wypłukujesz część z tych elementów. I potas wypływa również podczas wysikiwania. Następny element to jest cukier. Cukier, wysoki cukier, węglowodany, które spożywamy, niestety powodują to, że mamy bardzo niskie poziomy potasu. A jak to się dzieje? Przede wszystkim insulina jest bardzo ważnym hormonem w naszym organizmie. Kiedy insulina jest zajęta wybieraniem cukru z naszego organizmu, jak również tego cukru jest za dużo i ta insulina jakby staje się upośledzona, to co się dzieje? Insulina nie jest w stanie dostarczać pokarmu do komórki, jak również potasu do naszych pomp. Kiedy masz problem z insuliną, a 65 do 75% nawet osób na świecie ma problem z insulinoopornością, czyli insulina nie pracuje poprawnie, nie dostarcza do tych pomp elementów, które są potrzebne, brakuje paliwa po prostu w pompach,
Insulina będzie tutaj kluczem. Zadbanie o insulinooporność, zmniejszenie ilości posiłków, dostarczenie dużo większej ilości warzyw. Nie ma czegoś takiego jak wyleczenie cukrzycy bez potasu. Nie ma czegoś takiego. Nie istnieje. Nie jesteś w stanie pozbyć się cukrzycy, jeśli ci na tym zależy, bo niektórym nie zależy na tym, żeby wyzdrowieć. Wolą narzekać, wolą żalać się nad swoim zdrowiem, a nie zrobią tego, co jest podstawowe. Nie dostarczą odpowiedniej ilości warzyw. Najlepiej w postaci soku do tego, żeby pozbyć się tej cukrzycy, po to, żeby zadbać o insulinę, żeby obniżyć cukier w swoim organizmie poprzez wprowadzenie warzyw, zadbanie o ten hormon, żeby on dostarczał tego potasu do pomp sodowo-potasowych i żeby nasz organizm zaczął pracować poprawnie. Potrzebujemy to zrobić, żeby naprawdę się tego pozbyć. Następna rzecz to jest nadciśnienie. Kiedy masz nadciśnienie, też będziesz mieć problem z potasem. Dlaczego? Przede wszystkim otrzymasz coś takiego, co się nazywa diuretyki. Do czego są diuretyki? Po to, żeby obniżyć ciśnienie, zmniejszyć ilość płynu w naszym zamkniętym układzie krwionośnym. Zmniejszamy ilość płynu przez nerki i przez mocz. Wydalamy ten mocz. Co się wtedy dzieje? Wydalamy również potas. Kiedy masz nadciśnienie, potrzebujesz dużo więcej potasu. Stąd mówi się między 4700 a 6000. 6000 to wszystkie osoby z cukrzycą, z nadciśnieniem, wszelkimi chorobami układu nerwowego. Potrzebujesz tą górną granicę. Naprawdę, tak naprawdę naukowcy, badając gdzieś tam ciała ludzi prehistorycznych, że tak powiem, stwierdzili, że spożywaliśmy od 15 nawet do 25 tysięcy miligramów potasu dziennie. A dzisiaj mówi się, że minimum to jest te 5 tysięcy. Następna rzecz to jest za dużo soli. A to nie chodzi nawet o to, czy dodajesz sól, czy nie do swoich pokarmów. Chodzi o to, że jest bardzo dużo soli ogólnie w naszych pokarmach. Jeśli spożywasz pokarmy przetworzone przez przemysł, dostarczasz sobie bardzo dużo soli. A w naszym organizmie musi być taka relacja. Jedna porcja sodu, jedna porcja soli do 4 porcji potasu. To jest zachwiane. Zazwyczaj jest odwrotnie albo na równi. Kiedy jest odwrotnie lub na równi, jest niewystarczająco potasu, czyli potrzebujesz zadbać o to, żeby tej soli nie dostarczać sobie tak dużo. Alkohol również będzie wypłukiwał potas, ale uwaga, również dieta ketogeniczna. Dieta ketogenna jest dietą, która wypłukuje potas z naszego organizmu. Czyli diety wysokotłuszczowe. Osoby, które zachęcają w Polsce i nie tylko do tego, żeby spożywać dużo więcej tłuszczy, a nie mówią o tym, żeby spożywać w tym samym czasie dużo warzyw, wprowadzają ludzi w błąd i wprowadzają choroby w nasze organizmy. Potrzebujesz, jeśli chcesz być osobą na wysokotłuszczowej diecie, potrzebujesz dużo warzyw, ponieważ w przypadku, kiedy tracisz tłuszcz, również tracisz dużo wody. Dlatego dieta ketogeniczna tak pięknie działa na zrzucanie kilogramów. Pierwsze 2 tygodnie nawet możesz stracić do 15 kg, niektórzy są w stanie stracić, ponieważ tracisz wodę, a razem z tą wodą tracisz potas ze swojego organizmu. Dlatego to jest takie ważne, jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy, klucz do zdrowia naszych rodaków i nie tylko. Jak dostarczysz sobie potasu, jak dostarczysz sobie energii do swoich pomp sodowo-potasowych, zaczniesz żyć. Dlatego zachęcam Cię do tego, żebyś jak najszybciej sięgnął chociażby po naszą książkę. Na surowo, tworząc tą książkę, upewnialiśmy się, że masz wystarczająco potasu w pokarmach. Widzisz, to nie jest taka zwykła książka, to nie jest książka, że tak nam się wydawało, że to ma wyglądać. Nie napisaliśmy tam, ile to jest kalorii i tak dalej, ponieważ w kalorie nie wierzymy. Natomiast patrzyliśmy na to, żeby pokarm dostarczał Ci wystarczająco potasu, żeby obniżał insulinę, żeby zadbał o Twój cały organizm, żeby tam nie było za dużo cukrów, węglowodanów prostych, które natychmiast zamienią się na glukozę. Dlatego to będzie takie ważne. Następna książeczka to jest wierszykowo na surowo, którą napisaliśmy dla dzieci. Też patrzyliśmy na to, żeby dzieci nauczyły się jeść potas. Po to, żeby dostarczały sobie tego potasu, po to, żeby przez całe życie miały energię, a nie tylko w dzieciństwie. I mam nadzieję, że dzięki tym książkom, jak również książka Surowe Zdrowie, pomagamy Wam dojść do zdrowia. Pomagamy Wam wyzdrowieć i mamy nadzieję, że podzielisz się tym live'em z innymi. Jeśli Wam się podobało, puśćcie mi palucha, puśćcie mi serducho, podzielcie się tym z innymi. Koniecznie dołączcie do subskrybentów naszych kanałów, aby dostawać informacje z naszego kanału na bieżąco i mamy nadzieję, że będziecie mieli następną, dzięki tym informacjom, następną cegiełkę do tego, żeby odzyskać zdrowie. To nie jest takie trudne. Zacznijmy po prostu jeść to, co jest dla nas wartościowe, to, co jest dla nas ważne i zacznijmy to jeść w takiej formie, jaka jest przyswajalna dla naszego organizmu. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym wideo. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!